Nie sądzę, żeby moja obecność była aż tak konieczna. Bardzo bym chciał, żeby był teraz obecny między nami Pan Jezus w mocy swojego ducha, a mnie jak nie ma, to nawet lepiej. Więc jeśli możecie, to wstańcie. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Z pierwszego listu do Koryntian. Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych. Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i jeszcze innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Oto Słowo Boże. Możecie usiąść. Nie jestem przekonany, że odpowiem na pytanie, czy na tezę zadaną mi w tytule, bo proszono mnie, żebym mówił o duchowości mężczyzny i duchowości kobiety, a mnie najpierw zaintrygowało samo słowo duchowość. Jest tak od pewnego czasu, jak miałem szczęście być rektorem seminarium, wtedy próbowaliśmy tworzyć takie ogólnopolskie centrum dla kształcenia ekip pastoralnych do szpitali. Nie tylko kapelanów, tylko właśnie całych ekip pastoralnych do szpitali. I wtedy po raz pierwszy się zetknąłem z takim pojęciem duchowości, które mnie zaskoczyło. W ogóle myślę, że żyjemy w takich czasach, że niektóre słowa zmieniają znaczenia. Trzydzieści kilka lat temu, jak studiowałem teologię, nikt nie miał żadnych podejrzeń w stosunku do słowa duchowość. Uczono nas teologii duchowości, historii życia wewnętrznego czy duchowego i to wszystko było oczywiste, że duchowość jest czymś jednoznacznym, dobrym, sensownym, właściwym. Natomiast wtedy po raz pierwszy trochę czytałem literatury rozmaitej, właśnie związanej z taką posługą duchową w szpitalach i odkryłem że w niektórych miejscach, w szpitalach tworzy się centra duchowości w miejsce dotychczasowych kaplic. I gdzieś tam pewnie jakaś intencja pierwotna może była dobra, to znaczy takie wyczucie, że w szpitalu leżą obok siebie ludzie, którzy wyznają rozmaite religie. Więc właściwie trudno by było każdego zaprosić do takiej samej kaplicy. Ale przy radykalnym takim podejściu ostatecznie to, co zostawało, to pusty pokój z krzesłem, na którym człowiek mógł usiąść. No i gołe ściany dookoła, to znaczy ten człowiek na nic nie był orientowany, tylko zostawał sam ze sobą samym i ze swoimi potrzebami duchowymi. I dość ostro opisywano taką próbę. Jako duchowość bez przynależności. Czy jestem ja ze swoimi indywidualnymi przekonaniami, ze swoimi indywidualnymi potrzebami, także potrzebami duchowymi. I tak naprawdę wszystko, co mogę zrobić w takim miejscu duchowości, to zagłębić się w siebie, w swoje potrzeby, bo nic, żaden kierunek nie jest mi pokazywany. Więc takie centrum duchowości zamiast kaplicy, właśnie oddające taką duchowość bez przynależności, taką mocno zindywidualizowaną. Właściwie nigdzie nie należę, nie mam swoich sióstr i braci we wierze, w swoich przekonaniach. I ten szacunek, który mam dla wszystkich, radykalnie sprawia, że jestem sam. Dość mocno mam w sobie to wspomnienie właśnie z tego czasu przygotowywania ludzi do posługi kapelanów w szpitalu. I właśnie pierwszy raz wtedy natrafiłem na takie pojęcie duchowości. I potem to do mnie wróciło, kiedy czytałem Ewangelii Gaudium papieża Franciszka. Tam jest taki tekst, pozwólcie, że go tu przeczytam, 89 punkt. Myślę, że warto, jeśli podejmujecie refleksję nad duchowością, przeanalizować ten tekst z uwagą. Papież pisze tak. Izolacja, będąca pewną wersją immanentyzmu, może się wyrazić w fałszywej autonomii, w której nie ma miejsca dla Boga. Ale w dziedzinie religii może też przyjąć formę konsumizmu duchowego dla zaspokojenia chorobliwego indywidualizmu. Powrót do sakrum i poszukiwania duchowe charakteryzujące naszą epokę są zjawiskami dwuznacznymi, to mówi Franciszek. Dzisiaj bardziej niż przed wyzwaniem ateizmu stajemy przed wyzwaniem, by właściwie odpowiedzieć na pragnienie Boga u wielu ludzi, by nie starali się ugasić go przez propozycje alienujące lub przez Jezusa Chrystusa bez ciała, bez zaangażowania na rzecz drugiego człowieka. Jeśli nie znajdą oni w Kościele duchowości, która ich uzdrowi, wyzwoli, napełni życiem i pokojem i która jednocześnie wezwie ich do solidarnej komunii i misyjnej płodności, zostaną w końcu oszukani przez propozycje, które nie humanizują i nie przynoszą chwały Bogu. To jest bardzo skondensowany tekst, bardzo intensywny. Jest tu wiele rzeczy, które uderzają, że Można sobie wyobrażać duchowość, w cudzysłowie wtedy, jako taki konsumizm duchowy. Można sobie wyobrazić, znowu w cudzysłowie, duchowość jako chorobliwy, mówi papież, indywidualizm. I może być tak, że te moje pragnienia duchowe, jeśli za nimi idę, nie sprawiają, że staję się bardziej człowiekiem, wcale mnie nie humanizują i nie przynoszą chwały Bogu. Może być tak, że podążam w życiu za takimi duchowymi propozycjami, które ostatecznie są fałszywe i sprawią, że będę oszukany. Tu wiele jest ważnych stwierdzeń. Powtarzam, 89 punkt Ewangelii Gaudium. Konsumizm duchowy. Ostatnio w takiej wersji łagodnej słyszałem to w takim określeniu cukrzyca duchowa. I to jest wbrew pozorom dość częste, nie? Nachapać się tej duchowej słodyczy. O, forum jest w Łodzi. Niedawno było w Radomiu, byliście? Może zrobimy następne w listopadzie. A tam jeszcze będzie jeden. Jest wszędzie, połyka wszystko, co się da i słodzi sobie, słodzi. Trochę diety by się przydało. Znaczy, konsument duchowy bez przerwy tylko spożywa. Nie? Inwestuje bez przerwy w siebie. To, co najciekawsze w tym tekście Franciszka, to myślę skojarzenie duchowość i Kościół. Ciekawe, ilu ludzi ma takie skojarzenie. Duchowości z Kościołem. Bardzo wielu ludziom się może wydawać, że jak chcesz być duchowy, to najlepiej, żebyś gdzieś tam stanął przynajmniej obok Kościoła. Nie? Duchowość i Kościół. Bo w przeciwnym wypadku, mówi Franciszek, poszukujesz Jezusa Chrystusa bez ciała. A Jezus Chrystus ma ciało. W przeciwnym wypadku szukasz, to ładne określenie też jest u Franciszka, duchowość dobrobytu. Ktoś nie chce dobrobytu? Chcecie, żeby wam duchowo było dobrze? Nie. Papież mówi duchowość dobrobytu bez wspólnoty. Czyli jestem skoncentrowany tylko i wyłącznie na swoim dobru duchowym. Duchowość dobrobytu bez wspólnoty. Albo teologia pomyślności, też sformułowanie Franciszka, bez braterskich zobowiązań. Wszystkie te sformułowania pokazują duchowość w cudzysłowie, jako coś bardzo wsobnego. Ja, moje potrzeby, moje wnętrze, ja. I jestem nakierowany ciągle na siebie, nigdy poza siebie. I ciekawe, że po tym 89 punkcie jest oczywiste, że będzie 90, nie? Tak. Jest 90. Wiecie, o czym jest 90 punkt w Ewangelii Gaudium? O religijności ludowej. I papież pokazuje religijność ludową jako wzór duchowości. Dlaczego? Dlatego, że religijność ludowa, czasem używa też papież pojęcia duchowość ludowa, jest bardzo nastawiona na relacje do Boga, do Chrystusa, do Maryi, do świętych, do potrzebujących. Religijność ludowa jest pełna twarzy, jest pełna imion, mówi papież Franciszek. I właśnie dlatego jest propozycją, która humanizuje, bo człowiek staje się sobą w relacji. Człowiek staje się człowiekiem w spotkaniu z drugimi, więc taka duchowość, która jest pełna twarzy i pełna imion, ona cię rozwija jako człowieka, humanizuje cię. I ona jest też momentem oddawania chwały Bogu. I zobaczcie, bo tu są pewne paradoksy, ale paradoksy, które dobrze jest usłyszeć, bo o religijności ludowej to my wszyscy mamy taką skłonność mówić z poczuciem wyższości, nie? No, tam takie ludowe opowiastki. To jest przecież tam jakiś zabobon, nie? W co oni tam nie wierzą, ci prości ludzie. Nie ma to jak ta inteligencja katolicka, nie? Franciszek się nie boi mówić, popatrzcie, popatrzcie, bo być może potrzebujecie jakiejś ważnej podpowiedzi właśnie z tej strony, co decyduje o tym, że duchowość jest rzeczywista i że ma też moc przemienienia ciebie, uzdrawiania ciebie. Nie? No właśnie to, że ona jest relacyjna. Że ty w duchowości swojej masz doświadczenie spotkania z Bogiem, z Jezusem, z Maryją, właśnie z imionami, z twarzami, a nie z jakąś energią. Zanim pójdziemy dalej do jakiegoś takiego uporządkowania, chcę przeczytać jeszcze jeden fragment z Ewangelii Gaudium. On jest jakby w tym samym nurcie, choć dużo później, to jest 262 punkt. Ciekawe, Franciszek zaczyna go od cytatu z Jana Pawła II, z Novo Millennio Ineunte. I ten cytat brzmi tak. Należy odrzucać pokusę duchowości skupionej na wewnętrznych, indywidualnych przeżyciach, którą trudno byłoby pogodzić z wymogami miłosierdzia, a ponadto z logiką wcielenia. To jest Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte. Logika wcielenia to już wiemy, tak? To znaczy Chrystus, który ma ciało. I tym ciałem jest Kościół. Ale też myślę, niesamowita jest ta intuicja świętego Jana Pawła, kiedy mówi, że duchowość, która jest ucieczką od wymogów miłosierdzia, jest pseudoduchowością i że taka propozycja duchowości jest pokusą. To jest pokusa. Pokusa duchowości skupionej na wewnętrznych, indywidualnych przeżyciach, tak skoncentrowana jest ta duchowość na swoim własnym przeżyciu wewnętrznym, że to się kłóci z wymogami miłosierdzia. Nie widzę obok siebie nic, nie widzę nikogo, kto jest potrzebujący. Nie ma we mnie tego, co Jan Paweł nazwał wyobraźnią miłosierdzia. Co to za duchowość? Co to za duchowość? I do tego cytatu potem Franciszek dopisuje już zdanie od siebie i ono brzmi tak. Jest w tym ryzyko, że chwile modlitwy staną się usprawiedliwieniem, by uniknąć zaangażowania w misję, ponieważ indywidualizacja stylu życia może skłonić chrześcijan do szukania schronienia w jakiejś fałszywej duchowości. Chronię się w duchowości. Przed czym? Przed misją, przed zaangażowaniem. I duchowość, która staje się miejscem ucieczki. Ale dlaczego? Dlatego, że ciągle jestem nastawiony na swoje indywidualne potrzeby i uciekam w te potrzeby, uciekam w siebie, uciekam nawet w coś, co nazywam modlitwą, nie? Ale ta modlitwa, chwile modlitwy, czas modlitwy jest usprawiedliwieniem, żeby nie wyjść do innych, żeby nie włączyć się w misję. To pewnieście to słyszeli, bo ja w dwóch, trzech miejscach to opowiadałem, taką historię, którą znam od biskupa Edwarda Dajczaka. Jak Dajczak wychodził ze swoimi wspólnotami w diecezji koszalińskiej do ewangelizacji, a jedna wspólnota w jego diecezji powiedziała mu, że nie mogą z nim pójść, bo mają adorację Najświętszego Sakramentu. I biskup Edward odpowiedział im: mało konwencjonalnie. Powiedział tak, że to wy sobie idźcie na adorację, tylko się nie łudźcie, że tam będzie Pan Jezus. I oni musieli być bardzo zdumieni, że w tej hostii nie będzie Pana Jezusa. A biskup Edward brnął dalej i powiedział: bo Pan Jezus pójdzie z nami na ewangelizację. I oczywiście, że tak, że Pan Jezus nie opuścił tej hostii. Natomiast oni traktowali adorację jako miejsce ucieczki. Chwila modlitwy, która jest usprawiedliwieniem, żeby nie wyjść. Co jest warta taka duchowość? Bo oni mają potrzebę w tej chwili klęknąć i się pomodlić, tak? I doznać nie wiadomo czego, jakich poruszeń.